Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Lewica i Zieloni pójdą wspólnie do wyborów samorządowych w Katowicach. Zresztą podobnie będzie w Sosnowcu. Dodatkowo Koalicja Obywatelska i Lewica nie wystawią w stolicy województwa kandydata na prezydenta. Paweł Jędrusik. Lewica nie zdołała stworzyć własnych list kandydatów na radnych w Katowicach, więc do wyborów pójdzie wspólnie z PO i Nowoczesną. Nie może jednak liczyć choćby na jedną jedynkę. Łącznie wystartować ma około 8 przedstawicieli Lewicy, ale nie wszyscy są członkami partii. Zdajemy sobie sprawę, że te nazwiska, one będą decydowały, kto będzie na którym miejscu. Zresztą sami Państwo wiecie, bo większość z Państwa ma doświadczenie już, że w przypadku jedynek rzeczywiście jest istotne, ale już od dwójki te miejsce jest drugorzędne. Liczy się program, nazwisko, forma przeprowadzenia kampanii. Swoich kandydatów szeroka koalicja zamierza ogłosić w najbliższą sobotę, choć wstępne listy są już gotowe. Lista jest zamknięta. Dyskusje trwają co do chyba dwóch tylko miejsc, prawda? Ale to są na finiszu i myślę, że do soboty wszystko będzie jasne. Taka forma startu szerokim frontem pomogła koalicji w wyborach parlamentarnych. Teraz ma pomóc w samorządowych. Doskonale widzimy, że jak praca i współpraca przyniosły nam zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, tak przed nami ważne wybory właśnie do samorządu. Do Rady Miasta w Katowicach, wybory do Sejmiku, a później także wybory do Parlamentu Europejskiego. Bo ten ciąg wyborczy pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Na podobny krok zdecydowano się w Sosnowcu. Tam również do wyborów samorządowych Platforma Obywatelska pójdzie z Lewicą. Kończymy właśnie rozmowy z przedstawicielami Lewicy o wspólnej liście i o składzie personalnym tych list. Chcemy, założyliśmy sobie takie minimum, które no nie może tak naprawdę się zdarzyć, bo liczymy na dużo więcej mandatów, ale to minimum to powtórka z ubiegłych wyborów, czyli 16 mandatów, 5 po stronie Lewicy, 11 po stronie Koalicji Obywatelskiej. Obecnie w Radzie Miasta Katowice zasiada 10 radnych Koalicji Obywatelskiej, choć na początku kadencji było ich 12.